Tramwaj, kierunek Gagarina. Witam Was tutaj, cześć i czem Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek Gagarina. Dokładnie w tym miejscu będzie odbiegać ta odnoga od tramwaju do Wilanowa, który tutaj będzie skręcać w prawo, dalej wy Jana III Sobieskiego. Natomiast tutaj prosto będzie jechać Gagarina. Niedługa ta trasa, bo raptem jednokilometrowa. Dwa nowe przystanki, łącznie trzy perony przystankowe, tramwajowe tutaj nowe. A w tym miejscu rozpoczyna się ta budowa. O ile przystanek spacerowy, który tutaj będzie powstawać, jeszcze powstaje w ramach budowy tramwaju do Wilanowa, o tyle bezpośrednio od tego miejsca już tutaj to już jest co innego. W tym miejscu faktycznie rozpoczyna się budowa tej trasy tramwajowej wrazem z kolektorem Mokotów Bis, o którym mówiłem w ostatnim filmie trochę więcej, bo zszedłem tam faktycznie dzięki MPWiH bezpośrednio na sam dół. Natomiast dzisiaj na temat tramwaju opowiadam i tutaj faktycznie ta nowa trasa. Nowa trasa będzie obsługiwać tylko i wyłącznie na razie te tramwaje dwukierunkowe, ponieważ przy ulicy Czerniakowskiej będzie... Tam będzie tylko jeden przystanek wyspowy, czyli tramwaje tylko i wyłącznie będą mogły dojechać właśnie dwukierunkowe, ponieważ nie będzie miejsca do zawracania tych tramwajów. One będą dojeżdżać po prostu do końca torów i następnie zmieniać kierunek i jechać w przeciwną stronę trasy. Również tam będzie taki specjalny rozjazd, który aktualnie znajduje się podobny, ale nie taki sam. Na końcu pętli Winnica, czy w innych też pętlach, które faktycznie powstają między innymi właśnie na tramwaju do Wilanowa, bezpośrednio przy... no tam w miasteczku Wilanów, coś takiego właśnie też będzie powstawać. Dobrze, ale tutaj ta trasa ma też odcinek torowy, który musi dojechać bezpośrednio do Czerniakowskiej. W tym miejscu już powstaje. Faktycznie tu jest pierwszy element nowej infrastruktury torowej, która zaczyna powstawać. Oczywiście tramwaje tu ponownie wracają. Już wcześniej tutaj były i z tego, co słyszałem od budowniczych bezpośrednio z tego placu budowy, o ile szyn nie znaleźli, kopiąc tutaj różne rzeczy, to znaleźli jeszcze jakieś stare podkłady, czy elementy metalowe, stalowe ze starych właśnie podkładów tramwajowych. Czyli coś tam pozostało, ale mało tego jest. Dajcie mi znać w komentarzach, czy pamiętacie te tramwaje, a może nawet pamiętacie, jakie linie tramwajowe jeździły. Podobno jakaś osoba, która tutaj mieszka w okolicy, jeszcze to pamięta. Natomiast to nie zmienia faktu, że właśnie jeden pierwszy tor, który tutaj będzie budowany, już powstaje i już się pojawia. Oczywiście te wszystkie torowiska tutaj na tym odcinku będą zielone. Czyli będzie mnóstwo zieleni i tak dalej, a przystanki autobusowe spokojnie pozostaną dokładnie takie same jak były. To w sensie nie będzie zatoczek, będą po dwa pasy jezdni w każdym kierunku, nie tak jak wcześniej przed przybudową trzy pasy, ale na pewno lepiej niż teraz, kiedy jest jeden pas. Natomiast to nie zmienia faktu, że będą przystanki w tych samych miejscach, gdzie wcześniej, czyli nie będą się łączyć z przystankami tramwajowymi, a tramwajowe są robione nawet z sensem, to w sensie będzie dało się dojść do tych przystanków tramwajowych nie tylko z jednego krańców, z jednych z krańców, tak zazwyczaj przynajmniej. Na przykład przez spacerowe będzie wejście od dwóch stron peronu, czy tutaj na właśnie ten przystanek Sielecka będzie wejście też bezpośrednio od drugiej strony. I tutaj, poczekajcie, jakby mi się to załadowało. To jest... Od strony bardziej od Gagarin, w sensie bardziej od strony Czerniakowskiej, więc na spokojnie. Tutaj widzieliście kawałek kolektora Mokotów Bis, który tutaj jest właśnie budowany i w związku z tym, że ponieważ to jest jednak elementy budowy, te muszą być wykonane najpierw, czyli cały kolektor, cały tunel musi powstać najpierw, to infrastruktura tramwajowa tutaj powstaje trochę dłużej, jak i również nowe jezdnie czy nowe drogi powstają później, to będzie realizowane później, ale to nie zmienia faktu, że prace tutaj już są, bo w niektórych miejscach możecie zobaczyć nie tylko właśnie nowe tory, czy też szyny, które są poustawione na długości całego nowego torowiska tramwajowego, które tutaj się pojawi. Pomijając ten przystanek, który widzieliście, kolejny to już jest bezpośrednio przy Czerniakowskiej, Sielce. W tym miejscu to będzie jeden peron dwukrawędziowy tramwajowy, coś nietypowego na skalę warszawską, bo raczej takich przystanków nie mamy, czyli tylko wyłącznie dla tramwajów dwukierunkowych i mniej więcej w tym miejscu, gdzie teraz latam, będzie właśnie rozjazd na dwa tory, aby tramwaje na spokojnie mogły tutaj zmieniać swoje kierunki jazdy. Zatoczki dla autobusów będzie tylko, znaczy jedna zatoczka będzie tylko i wyłącznie na
autobusowa na Gagarinę teraz właśnie przy Sieleckiej, przy Sielce, a przy Sieleckiej czy przy innych przystankach nie będzie. I też tutaj, tak jak tramwaje będą miały tylko jeden przystanek właśnie Sielecka, to do uwzględnienia mówiłam już teraz, że autobusy będą miały tyle samo przystanków i w tych samych miejscach, gdzie teraz. To znaczy gdzie przed przebudową. To znaczy, że one pozostaną, będzie ich faktycznie więcej, bo tramwaj będzie mieć jeden przystanek, autobusy będą miały dwa przystanki. I jeśli o to mieszkańcy się tutaj martwili, to spokojnie to pozostaje. A tutaj po prawej stronie od tej tablicy, że to jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, będzie poprowadzona ścieżka rowerowa, nowa, asfaltowa i przy każdym przejściu dla pieszych, właściwie z tego co widzę, będzie również przejazd rowerowy, aby na spokojnie rowerzyści mogli dojechać do po prostu bliskich bloków, budynków czy innych swoich destynacji. Więc na spokojnie to będzie zrealizowane. Tak samo oczywiście wszystkie skrzyżowania, jak między innymi to, będzie miało komplet zjazdów, wjazdów w ulice boczne, no i oczywiście drogi rowerowe na każdej wzdłuż wszystkich przejść dla pieszych, do przystanków tramwajowych i tak dalej. Także inwestycja dobra, może i wygląda jakby budowała się powoli, jeżeli chodzi o tą część tramwajową, ale to jest tylko i wyłącznie zmudne wyrażenie, ponieważ najpierw musi powstać właśnie ten kolektor Mokotów BIS i dopóty później będą mogły rozpocząć się pracę już pełną parą, jeżeli chodzi o budowę tramwaju, bo to jest po prostu element, który musi być pierwszy. Dopóki tego nie będzie, to nie mogą rozpocząć się przy tym pracę. Ale miejmy nadzieję, że to oczywiście wszystko się zakończy w tym terminie, który jest planowany tutaj. Ponieważ termin, jaki tutaj jest planowany, to jest 41 miesięcy na całą umowę, 4 miliony złotych i 34 tysiące złotych brutto na ten jakże długi odcinek tramwajowy. Ale tutaj ta inwestycja właściwie może nie jest po to, żeby pokazać, że dzięki temu Sielce będą miały teraz lepszą komunikację, bo tramwaje i tak dalej, bo tutaj wątpię, żeby jeździło więcej niż jedna linia tramwajowa. Domyślam się, że to będzie maksimum na razie na tą pętlę tramwajową. Może dwa tramwaje dwóch linii, ale wątpię, bo jeśli będą tu nawet dwa tramwaje dwóch linii, to one będą mogły tutaj przyjrzeć nie za często, maksymalnie co 5 minut jedna linia tramwajowa, a tutaj domyślam się, że większe jest natężenie ruchu, jeżeli chodzi o autobusy i więcej potrzeba. Ale może się mylę, może im się uda to zrobić, żeby trochę było więcej tych tramwajów i więcej to było obsługiwane. Natomiast tak jak mówię, ta inwestycja pokazuje coś innego. Ta inwestycja pokazuje, że można robić współpracę pomiędzy spółkami, pomiędzy właśnie MPWiK i tramwajami warszawskimi, dzięki czemu ta inwestycja jest realizowana jednocześnie, bo jak najmniej utrudnień. Podobna inwestycja, jaka jest planowana do realizacji, to jest warszawska średnica, czy Warszawa Zachodnia, gdzie również tramwajom udało się dogadać z PKP. To by było na tyle mniej więcej tego filmu. Jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zapraszam Was bardzo serdecznie na grupę Co u tramwajów warszawskich na Facebooku. Tutaj macie link w opisie i w karcie, gdzie rozmawiamy, pokazujemy, komentujemy i oglądacie zdjęcia z różnych placów budowy i nie tylko od tramwajów warszawskich. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale, a tu był tramwaj na Gagarina. Dalej oczywiście w przyszłości będzie jechać do Siekierek. Cześć!